dobry. Nazywam się Monika Bryzek, jestem edukatorką w Muzeum Narodowym w Warszawie. Z okazji Dnia Dziecka zapraszam Was na warsztaty online. Opowiem Wam dzisiaj o kuropatwach. Czy wiecie, jak wyglądają te ptaki? Kuropatwy znają prawie wszyscy, ale mało kto miał okazję oglądać je z naprawdę bliska. W muzeum możemy przyjrzeć się im wnikliwie na obrazie Józefa Chełmuńskiego. Kuropatwy to ptaki bardzo płochliwe. Kiedy dostrzegą człowieka, nieruchomieją lub szybko się oddalają. Prowadzą naziemny tryb życia. Z możliwości lotu korzystają jedynie w momencie spłoszenia lub bezpośredniego zagrożenia. Najczęściej można je spotkać na terenach otwartych, polach, łąkach i pastwiskach. Z daleka wydają się szare, lecz przy bliższym poznaniu zachwycają ubarwieniem, od subtelnych odcieni szarości po brązy. Kolor upierzenia pozwala kuropatwom wtopić się w otoczenie. Zimą jednak ich pióra wyraźnie kontrastują z kolorem śniegu, dlatego wtedy łatwiej je dostrzec. Józef Chełmuński był bardzo wnikliwym obserwatorem przyrody. Z ogromną pasją i często również poświęceniem studiował ptaki w ich naturalnym środowisku. Nie było dla niego złej pogody na malowanie. Potrafił godzinami obserwować zwierzęta, żeby później jak najprecyzyjniej namalować je na swoich obrazach. Kuropatwy szkicował leżąc w kożuchu na śniegu, przyglądając się, jak drepczą w poszukiwaniu pożywienia. A trzeba pamiętać, że są to ptaki niezwykle zaradne i potrafią znaleźć pokarm nawet pod śniegiem. Już wiecie, jak wyglądają kuropatwy? Pokażę Wam, jak uszyć swoją kuropatwę według instrukcji Natalii Luniak, autorki zabawek Kalimba. Przygotujcie wydrukowany szablon, materiał na brzuszek i na dziób, wypełniacz, ostre nożyczki, sznurek, szpilki, flamaster, igłę i nitkę i 2 guziki. Z szablonu wytnijcie brzuszek i dziób wzdłuż ciągłej linii. Dziób i brzuszek odrysujcie 2 razy na materiale. Pamiętajcie, żeby rysować po lewej stronie tkaniny. I wytnijcie. Wycinając brzuszek, możecie też wyciąć 2 jego strony jednocześnie. Złóżcie materiał na pół, prawą stroną do prawej strony. Na lewej stronie połóżcie szablon i odrysujcie. Pamiętajcie o tym, żeby zaznaczyć miejsca, gdzie nie będziemy zszywać 2 części i miejsce, gdzie włożymy dziób. Wycinając, możemy przytrzymać tak, żeby obie części materiału ciąć jednocześnie. Mamy gotowy brzuch, jedną i drugą stronę i spinamy go szpilkami.
teraz pokażę Wam, jak szyć. Układamy dwie części jedna na drugą, prawą stroną do prawej strony. Bierzemy igłę i nitkę i szyjemy ściegiem za igłą. Pamiętajcie, żeby na końcu nitki zrobić supełek. Wbijamy igłę. Ścieg za igłą polega na tym, że wbijamy igłę raz za tym miejscem nakłucia, później w tej samej mniej więcej odległości przed i znowu za i przed. Za i przed. Pozwala nam to robić bardzo mocny i trwały ścieg. I tak zszywamy cały dziób. Na końcu robimy supełek i odcinamy igły. Tak samo szyjemy później brzuszek. Dziób wykręcamy na drugą stronę. Można pomóc sobie nożyczkami. I wypełniamy wypełniaczem. Wciskamy mocno wypełniacz do środka, zostawiając na końcu trochę pustej przestrzeni. I dziób umieszczamy w brzuchu, w miejscu, gdzie mieliśmy w szablonie zaznaczone miejsce. Przyczepiamy szpilką. Zszywanie brzucha zaczynamy od miejsca, gdzie będzie otwór na wypełnienie. Możemy wykonać ten sam ścieg, czyli ścieg za igłą. I tak szyjemy naszą kuropatwę. Po zszyciu całości wyciągamy szpilki i wykręcamy kuropatwę na prawą stronę. Sprawdzamy, czy dobrze wypchaliśmy ogon, dziób
i przez otwór wypełniamy. Dopychamy wypełniacz we wszystkie zakamarki, tak żeby nasza kuropatwa nabrała kształtu. Jeżeli uznajemy, że wypełniacza jest już wystarczająco, odkładamy na chwilę kuropatwę na bok. Teraz pokażę Wam, jak zrobić nogi. Bierzemy sznurek i wycinamy z niego dwa jednakowe kawałki. Na jednym z końców sznurka zrobimy łapkę. Wykonujemy najpierw dużą pętlę. A później małą pętelkę. I zaciągamy. Zaciskamy mocno węzeł. Tu, gdzie powstało nam takie duże oczko, przecinamy. Nasza kuropatwa będzie miała trzy pazurki. Możemy je jeszcze wyrównać. I to samo robimy z drugim kawałkiem sznurka. Gotowe nóżki umocujemy do naszej kuropatwy, zszyjemy tym samym otwór, który nam pozostał. Wkładamy jedną nogę. Możemy pomóc sobie szpilkami. Drugą nogę. Wkładamy tuż obok pierwszej. Bierzemy igłę i nitkę i szyjemy. Po zszyciu całości przyszywamy guziki w miejscu, w którym kuropatwa powinna mieć oczy.
nasza kuropatwa jest gotowa. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka.